World League of Players and Audiogenics. Oh, yeah. Split you and Jacob. Się może wydarzyć. I właśnie zapala się pięć świateł. Światła gasną. No i kierowcy ruszyli, co prawda. No mamy jednak dwa false starty ze strony Haubicy i Dominiksa. No ale nie licząc tego, no można powiedzieć, że nowy sezon w Lopa już się zaczął na dobre. McLareny już zaczynają powoli odjeżdżać, a Jędzie tam próbuje nadążać, ale tam Haubica już naciska, ale no jednak Filip Frączak. Ale McLareny są bardziej skupione na walce między sobą i właśnie Przygocki wyjeżdża przed Piekarczykiem. AMG tam jeszcze się wciska między nich. Bardzo blisko McLareny, bardzo blisko Mercedes tych McLarenów. Będzie ściganie bok w bok tutaj pomiędzy ekipą. Już w ogóle DRS został, to jest w ogóle zmiana, która nastąpiła w Formule 1. Szymcer 10-sekundową karą za przekroczenie granicy toru. Już walka pomiędzy Przygockim a Suskiem. No Paweł na razie wychodzi górą z tego zdarzenia, chociaż nie, jadą dalej bok w bok do szóstego zakrętu. No i kto się okaże walka lepszym. Bardzo wyrównana. Na razie McLareny bronią swoich pozycji. Haubica z problemami, samochód bezpieczeństwa na torze, Haubica Neoxem najprawdopodobniej była klasa. Po lewej stronie, po lewej Aston Martin, po prawej Mercedes, posypały się traci dosyć sporo pozycji, a tymczasem mamy restart. I McLareny szybko już odjeżdżają, ale no jednak ani Karczyk, ani Przygocki. Co tam się z tyłu wydarzyło z Kubą i Sebą? Ja nie mam pojęcia. Dobra, wracamy do przodu. I Filip, Frączak i Vettel tutaj walczą ostro. Dominiks w ogóle zyskał dwie pozycje. Biały tymczasem dostał 3 sekundy za limity toru. Teraz Kraksa jakaś poważna. Gajewski wylądował w ścianie, pół skrzydła rozwalone. Co tam się stało? No dwie lotki tutaj brakujące, osłony też nie ma. MG tutaj próbuje wślizgiwać się pomiędzy dwoma McLareny. To była taka konepka pomiędzy dwoma pomarańczowymi papajami. Oj, zjeżdża nam jeden z kierowców, to Przygocki, który w tym momencie po 12 okrążeniach stwierdził, że chyba albo inna strategia, albo dwa postoje, albo wierzy bardzo mocno w swoje umiejętności i że te hardy wytrzymają do końca. Jestem mocno zmęczone pod koniec, w tym momencie AMG obejmuje prowadzenie przed Piekarczykiem, ale to chyba nie powinno dla Kaspra w dłuższej chwili zająć. Tak, jest w tym momencie do zakrętu Schlossgold, będzie odpowiedź ze strony kierowcy McLarena, Mercedes się nie obronił, za to Zauber się obronił. Teraz atakuje Vettel właśnie i no walka trwa, tutaj Białkowski blokowany z przodu przez Kitzaubera, z lewej atakowany przez Red Bulla, no lekko nie ma. Tak samo jak to dwójka, czyli Dominik i przed Mercedesem AMG'ego, więc Paweł tutaj na chwilę chyba skapitulował, ale tu będzie odpowiedź dosyć szybka, że wygląda na to. Chociaż to wyjście było dużo lepsze, to było troszkę zblokowane na Zauberze, a w tym momencie po wewnętrznej Hello. Kompletnie Filip jakby bez mocy jego samochodu. Kolejno. No tak. A tutaj walka między Pawłem Suskiem i Filipem Frączakiem padł najlepsze. No, Kitzauber no, jednak daje się wodzić Mercedesowi za nos. Na przykład właśnie w Austrii ostatnie dwa zakręty, no to tam tuż za tarkami są wąskie paski żwiru, których w grze jeszcze nie ma. Zobaczysz, F1 2029 będą paski żwiru w końcu. Ale za to była pochalowana delikatnie Japonia na wyjeździe z takiego zakrętu, tam było taka dobicie. Mogły stracić panowanie i gdzieś wypaść, a teraz w tym momencie wypadł nam Przygocki z toru. I to na trochę dłużej, bo stracił ogrom czasu, bo MG już go będzie wyprzedzać, więc Piekarczyk. Piekarczyk, czekaj! Przygocki ci się zgubił. Wagoniki się pogubiły. No a w tym momencie będzie walka pomiędzy. Ale jednak AMG padł ofiarą własnego triku. Z tyłu, no niestety, że
że można go pomylić, że mógł odpaść z wyścigu już wcześniej. No a tymczasem jedzie i przynajmniej próbuje tam nadrabiać straty. No i widzimy w tym momencie walkę Przygodzki z Tuskiem. No i na razie górą ciągle kierowca McLarena odpowiada tej czwórki i wychodzi to bardzo dobrze. Tam jeszcze 100 lat, nie mówię o samej nawierzchni toru, czy tam szerokości, czy trochę profilach zakrętów, ale na przykład poboczach, które są kompletnie jakoś przestrzelone i zrobione nie wiadomo jak. Addison zwraca uwagę na pogodę, dziękujemy serdecznie. Tak, faktycznie Addison miał rację, bo widzimy, że pogoda się zrobiła super słoneczna, w tym momencie bardziej pochmurna. No i znowu, do czwórki Przygodzki. No kopiuj, wklej okrążenie poprzednie. Rycznie wygląda, 20% do 76% do najemniczego, jak tam piekarczyk 60. Nie wiem, kiedy kierowcy używają, a kiedy ładują, nie mam pojęcia. No i mamy pierwszego kierowcę na Interach, Dominik. No, chociaż może spokojnie powiedzieć, że podium, bo jakby można wiele mówić, ale lepiej więcej robić. No dobra. Prawdopodobnie Gajewski też skorzystał z instynktu Fettela i zjechał też zaraz za nim, też na Intery. Double pit Pablo stop. Też zakłada... Ale Krasza, ja już widzę, szykuje się do zjazdu do alei serwisowej, też szykuje się na Intery. No i wydaje mi się, że kierowca Alpin może sobie już powoli pluć w brodę, że nie zjechał wcześniej, bo tak już nim rzucało na tych slickach. Nie, to nie była dobra strategia, w tym momencie Filip Frączak tuż przed kierowcą Red Bulla, chociaż będzie się z nim to ścigał. Zobaczymy do trójki, tutaj czy to się w ogóle, uda. Tutaj w ogóle Kickzauber nieźle zamknięty właśnie przez Red Bulla i przez ANG. No i teraz znowu walka koło w koło. ANG znowu wykorzystywany przez Fettela do zablokowania Filipa. Ale on AMG'ego jeszcze w ogóle chciał wyprzedzać i w tym momencie walka ze swoim bardzo dobrym znajomym, co by nie powiedzieć, bo Fettel i AMG znają się jak, można powiedzieć, dwa łyse konie. No i w tym momencie no tak. Górą kierowca Red Bulla. Tymczasem piekarczyk to już praktycznie jest gotowy do ataku na Białkowskiego. Do ataku to nie będzie, to będzie po prostu minięcie i pomachanie swojemu koledze, którego dobrze zna i... No, pewnie teraz stracił właśnie przez to, że może właśnie w kontakcie z Pixauberem. Oj, ale zrzuciło tutaj Białkowskiego, w tym momencie zrzuciło go centralnie w Fettela i Fettel teraz już nie ma naprawdę dużej części żadnego spoilera, więc za chwilę go chyba Filip Frączak wyprzedzi.